świętego Pawła. Paweł mówi o Abrahamie, który wbrew nadziei uwierzył nadziei. Wbrew nadziei, mocny nadzieją. Także dzisiaj, w obliczu tak wielu oznak szarego nieba, musimy dostrzec światło nadziei i dać nadzieję samym sobie. Strzec tworzenia, każdego mężczyzny i kobiety, ze spojrzeniem czułości i miłości, by otworzyć perspektywę nadziei. To otworzyć promień światła pośród wielu chmur, to przynieść ciepło nadziei. Dla człowieka wierzącego, dla nas chrześcijan, jak Abraham, jak święty Józef, nadzieja, którą niesiemy, ma perspektywę Boga, która nam została otwarta w Chrystusie i zbudowana jest na skalę, którą jest Bóg. Strzec Jezusa wraz z Maryją oznacza strzec całego stworzenia. Oznacza strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej. To strzec nas samych. To właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest biskup Rzymu, ale do której wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei. Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzy. Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, świętego Józefa, świętych Piotra i Pawła, świętego Franciszka, aby Duch Święty towarzyszył mojej posłudze. A wam wszystkim mówię, módlcie się za mnie. Amen. Usłyszanym Słowie Bożym, Słowie rozważań Ojca Świętego, za chwilę wyznamy swoją wiarę. Wiarę w Jezusa Chrystusa, Kościół Powszechny, w Trójcę Świętą. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego... Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego.
Kierujmy nasze błagania w potrzebach Kościoła i świata. Wzywajmy Pana, Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za Kościół Boży. Boże Wszechmogący, w swojej wierności wspomagaj wszystkich pasterzy i wiernych, by żyli w bezwarunkowym posłuszeństwie Ewangelii. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Boże Wszechmogący, w swojej łaskawości wspieraj go w sprawowaniu urzędu apostoła Piotra, pasterza Kościoła Powszechnego. Módlmy się za sprawujących rządy. Boże Wszechmogący, swoją mądrością oświeca ich umysły i przywiedź do budowania cywilizacji miłości. Módlmy się za biednych i cierpiących na ziemi. Boże Wszechmogący, w swojej opatrzności i przez obywatelską miłość obdarza ich pokrzepieniem, pocieszeniem i nadzieją. Módlmy się za rodzinę Bożą dzisiaj tu zgromadzoną. Boże Wszechmogący, w swojej świętości przemieniaj życie nas wszystkich na podobieństwo życia Pana Jezusa. Panie Boże, Ty zawsze z życzliwością nachylasz się nad swoimi dziećmi. Przyjmij modlitwy, które z wdzięcznością i ufnością Kościół kieruje ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Na ołtarzu zostaną złożone dary chleba i wina oraz wody. Są to dary, które będą darami złożonymi w czasie tej dzisiejszej Eucharystii. W tym czasie Schola śpiewa po łacinie: Ty jesteś pasterzem owiec, księciem apostołów. Tobie przekazał Bóg wszystkie królestwa świata i Tobie zostały przekazane klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie i Tobie przekazał klucze Królestwa Niebieskiego.